Każdy może sobie coś takiego kupić. Ale proszę Państwa, nowe technologie budowy wymagają również nowych technologii naprawy tych samochodów. Oto właśnie Audi A8, rozbite, aluminiowe. Zapewne interesuje to naszych widzów, jakie tu są w ogóle elementy aluminiowe w tym samochodzie, bo mówi się karoseria aluminiowa, ale co dokładnie? Proszę Pana, cała karoseria jest wykonana z aluminium, z blach aluminiowych, ewentualnie ze stopów aluminiowych, z których odlewane są elementy karoserii, jak na przykład mocowania amortyzatora, mocowania przedniego zderzaka, część podłużnic przednich i wiele innych elementów. A jak to się trzyma z lakierem? Technologia lakierowania w porównaniu do technologii do lakierowania karoserii stalowych jest zupełnie taka sama. Czym się różni naprawa samochodu o karoserii aluminiowej od zwykłej stalowej? Naprawa ta różni się przede wszystkim zastosowaniem najnowszych technologii naprawczych, polegających na stosowaniu odpowiednich materiałów do blach aluminiowych, odpowiednich technologii spawania oraz odpowiednich technologii montażu i wymiany uszkodzonych elementów. Mówi Pan odpowiednich, to ja rozumiem odpowiednich, ale tak konkretniej. Proszę Pana, jeżeli chodzi o spawanie, jest to spawanie w osłonie argonu. Popularne już to jest dosyć w naszym kraju, znane, natomiast pierwszy raz w przypadku tego samochodu zastosowano do naprawy karoseryjnej. Proszę Pana, z karoseriami stalowymi wiadomo jak to jest. Blachę da się wyciągnąć. To jest możliwe wyciągnąć, tak troszeczkę podprostować. To jest możliwe w przypadku karoserii aluminiowych. Niestety nie. Naprawa ta polega tylko i wyłącznie na wymianie uszkodzonych elementów, ich wspawaniu lub przykręceniu. Charakterystyka aluminium jest taka, że nie pozwala na powrócenie do starego kształtu. Właśnie, jak zachowuje się taki samochód w czasie wypadku? Konstrukcje aluminiowe, ponieważ są sztywniejsze od konstrukcji stalowych, także pochłaniają o wiele większą energię w czasie uderzenia i strefy zgniotu w samochodach przejmują znaczną część siły uderzenia. Wynika tylko z tego to, że przestrzeń pasażerska, czyli można powiedzieć klatka, w której pasażerowie są zamknięci w czasie wypadków, jest podatna o wiele mniej na uszkodzenia, aniżeli w przypadku karoserii stalowych. Czy można powiedzieć, że jest jakaś różnica w przyjmowaniu siły przy wypadku karoserii normalnej, a karoserii aluminiowej? Karoserie aluminiowe, jak już wcześniej powiedziałem, są co najmniej 30% sztywniejsze i trwalsze, odporniejsze na uderzenia.